21 marca odbyła się 9. sesja Rady Gminy Piekoszów, a tym samym 4. sesja nadzwyczajna zwołana przez wójta gminy Zbigniewa Piątka. Po otwarciu obrad nadszedł czas na podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały dotyczył zmian budżetu gminy na 2014 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody na 2014 rok o kwotę 1 057 532 zł zgodnie z załączonym załącznikiem plan dochodów. Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki na 2014 rok o kwotę 1 057 532 zł zgodnie z załączonym załącznikiem plan wydatków. Paragraf trzeci. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera łącznik numer 3. Paragraf czwarty. Dotacje celowe zawiera załącznik numer 4. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy obłożnej Urzędu Gminy. Projekt uchwały został przyjęty. Głosów za było 11, a wstrzymujących się 4. Kolejny przyjęty przez radnych projekt uchwały obejmował temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Piekoszów na lata 2014-2025. Na podstawie artykułu 18 Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmianę w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2014-2025 wraz z objaśnieniami, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przyjęty został także projekt uchwały dotyczący połączenia Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną. Następnie radni obradowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 7 listopada 2013 roku dotyczącej przyjęcia planu naprawczego. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się część załącznika od punktu trzeciego do uchwały nr 49 /333/2013 Rady Gminy Piekoszów z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Gminy Piekoszów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy jest coś zapytać pana wójta, dlaczego dopiero teraz, czyli 3 miesiące już od pisma grudniowego, które mówi o problemach z poprzednim programem naprawczym? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana wójta. Czekaliśmy na zaopiniowaniu budżetu całorocznego i po sesji budżetowej pracownicy Urzędu Gminy przystąpili do wniesienia poprawek do programu naprawczego. Wobec tego tak długo to trwało, nawet kiedy okazało się, że w ostatnich tygodniach już jest program naprawczy po analizie pewnej. Kolejne wniesienie musieliśmy wnieść poprawki i okazuje się, że jeszcze w tej chwili są pewne zmiany wniesione autopoprawką. Także to musiało długo trwać, bo liczyliśmy tylko sami na siebie i zdaliśmy sami na siebie. Mając na uwadze, że to jest obszar ekonomii, tu nie ma pośpiechu. Trzeba po prostu liczyć dokładnie, konkretnie i jakby jeszcze idąc pod kątem tego, że procedury związane urzędowe długo trwają, to chodzi nam o to, żeby zrobić raz, a dobrze, żeby ministerstwo nie wnosiło do nas pism, nie wysyłało z poprawkami, bo to się przedłuża procedurę jakby zatwierdzenia programu, więc lepiej zrobić to dobrze, a w czasie planu to się odkłada, dlatego tak to długo trwało. Nie było tutaj w tej kwestii pośpiechu, to jest raz. Nie było czegoś, że my odciągamy, bo nam nie zależy. Myślę, że nie bardzo zależy, tak jak i Państwu radnym. Dlatego nie korzystaliśmy z pomocy zewnętrznej, tylko własnymi siłami robiliśmy ten program. Projekt został przyjęty jednomyślnie.
Kolejny projekt uchwały obejmował temat zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, która pozwoliłaby na spłatę zadłużenia oraz uregulowanie zobowiązań w związku z niepłaconymi kredytami. Na podstawie artykułu 18 Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 13 milionów złotych. Paragraf drugi. Pożyczka przeznaczona będzie na finansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 9 milionów 800 tysięcy złotych. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 miliony 200 tysięcy złotych. Paragraf trzeci. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2015-2025 z dochodów własnych gminy Piekoszów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz podatku od nieruchomości. Paragraf czwarty. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki, o której mowa w paragrafie pierwszym, będą weksle i blanko. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Piekoszów. Paragraf szósty. Traci moc uchwała pełniącej funkcję Rady Gminy Piekoszów nr 49/334/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku. I paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem projektu uchwały. Ostatni projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Rady Gminy z 30 stycznia 2014 roku. Ta uchwała dotyczyła tzw. kredytu obrotowego. Na podstawie artykułu 18 Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W wyżej wymienionej uchwale wprowadza się następujące zmiany. Po paragrafie 10 dodaje się paragraf 10a w brzmieniu. Paragraf 10a ustala się do czasu otrzymania pożyczki wymienionej w paragrafie 10 wyżej wymienionej uchwały i nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 roku limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 milionów złotych. Punkt drugi. Zmienia się treść paragrafu 11 wyżej wymienionej uchwały, który przyjmuje brzmienie. Paragraf 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i krótkoterminowych kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w paragrafie 10 i 10a w celu sfinansowania planowego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zawieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Szanowna Rado, drodzy Państwo, otóż to jest tak zwany kredyt obrotowy. Chodzi o to, że w ostatnim czasie gmina ma takich większych miała i w tej chwili ma zobowiązań, które musi płacić w związku z tymi długami wymagalnymi. I jest ryzyko, że w którymś momencie może braknąć na koncie na koniec miesiąca, a my mamy zawarte porozumienia z wierzycielami i chcielibyśmy dotrzymać tych umów związanych z tymi porozumieniami. Wobec tego to jest taki kredyt bezpiecznik, gdzie gdyby w momencie, kiedy brakło pieniędzy na koncie, to możemy zejść poniżej jakby zera na koncie. W momencie, kiedy wpływają z podatków bądź inne wpływy na konto Urzędu Gminy, to automatycznie jest to wyrównywane. Uważam, że należy po pierwsze przyspieszyć pracę bezwzględnie nad uzyskaniem głównego kredytu ministerialnego. To, co mówił tu kolega Michał, po prostu
powinniśmy w znaczący sposób przyspieszyć i już jesteśmy opóźnieni co najmniej miesiąc czasu. Po drugie, poszukać lobbowania, żeby ten kredyt postarać się, żeby on był w ogóle, a jeżeli już, to żeby był jak najszybciej. Następnie, no myślę, że w dalszym ciągu jednak, zamiast z góry zakładać, że poniesiemy koszty na nowy kredyt, poszukać sposobu, rozmawiać z różnymi wierzycielami w taki sposób, żeby na ile to się da, przesuwać płatności, no bo przecież mają świadomość, że jednostka administracyjna nie może zbankrutować, a więc tak czy inaczej cierpliwość tylko pomoże w tym, że w końcu odzyskają to z należnymi odsetkami, a również chwała tym, którzy z tych odsetek zrezygnują albo je zminimalizują. Mówiliśmy na którejś z komisji, że dobrze by było pokazywać publicznie dobre przykłady różnych instytucji i firm, które rozłożyły płatności na raty, które zrezygnowały z odsetek. Byłby to dobry przykład dla innych, żeby tą drogą poszły. Reasumując, jestem przeciwny dalszemu kredytowi i zadłużaniu gminy. Dziękuję. Szanowni Państwo, no muszę w tym momencie zadać głos w imieniu Komisji Budżetowej, bo komisja jest merytoryczna w tym temacie. Podnosiliśmy kilka kwestii dzisiaj właśnie w temacie tego projektu uchwały. Na komisji wyszły pewne rzeczy, które wręcz budziły samego wnioskodawcy jakby wątpliwości, czy w ogóle otrzymamy ten kredyt. I należy podkreślić, że przy tak dużym stopniu zadłużenia naszej gminy, to jest ponad 70%, na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej są marne szanse. Dlatego też komisja zwróciła uwagę, że w tak ciężkiej sytuacji należałoby najpierw zwrócić się, porozmawiać z nadzorem, ewentualnie w jakikolwiek sposób wymóc na nich, wymóc duże słowo, uzgodnić z nimi kwestię jak i ile moglibyśmy w ogóle otrzymać kredytu, jeżeli moglibyśmy o takim rozmawiać, a dopiero później przedkładać Radzie ewentualnie propozycje kredytowania. Dlatego też po przegłosowaniu tematu na Komisji Budżetowej wnoszę do Wysokiej Rady o oddalenie tego projektu uchwały, gdyż taka wola była większości Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Radni nie wyrazili zgody na kolejny kredyt. 11 radnych było przeciwnych. Wójt gminy zdjął z sesji obrad ostatni projekt uchwały nawiązujący do wyrażenia zgody na wydzierżawienie i dokonanie innych czynności prawnych dotyczących sprzedanych nieruchomości. Na tym zakończyła się sesja Rady Gminy Piekoszów.